Marcin Najman, bohater memów, aktualnie ekspert telewizyjny w sprawach takich jak migranci czy proces liberalizacji społeczeństwa polskiego. Ponoć fighter. Poznajcie historię Marcina Najmana, człowieka, który stał się, jakby nie patrzeć, sławnym bokserem w bardzo nietypowy sposób. Marcin Najman urodził się 13 marca 1979 roku w Częstochowie. W 1998 zdał egzamin dojrzałości w Zespole Szkół Muzycznych w Częstochowie, grał na kontrabasie. Gdy miał 9 lat, rozpoczął treningi karate. W drugiej klasie liceum rozpoczął treningi kickboxingu. W 1998 i 1999 był wicemistrzem Polski juniorów kickboxingu formule Light Contact. Łącznie stoczył 12 walk, spośród których wygrał 8. Od młodości pasjonował się boksem, gdyż uważał tę dyscyplinę za esencję męskiej rywalizacji. Pięściarstwo zaczął trenować później, zważywszy na brak odpowiednich warunków do trenowania. Walcząc amatorsko, stoczył tylko 5 pojedynków, z czego 4 wygrał. Dotarcie do jego rywali na ringu amatorskim jest bardzo trudne, a nawet gdyby udało się ich zlokalizować, to informacje byłyby niepewne i ciężko byłoby zweryfikować poziom przeciwników. No, amatorski boks rządzi się swoimi prawami. Pierwszym przeciwnikiem Najmana na ringu zawodowym był Peter Simko. Był to 30 kwietnia 2001 roku. Peter Simko miał bilans 0 zwycięstw i, uwaga, 11 porażek. Powiedzmy sobie szczerze, był to placek, którego rzucono na pożarcie Najmanowi, aby debiutant nabrał pewności siebie. Miała być to łatwa walka, zakończyła się nokautem. Tyle, że nie Simko, ale Najmana. Marcin padł na deski. Druga walka. Dziś z niesamowicie popularnym, lecz wtedy jeszcze rozpoczynającym karierę Dawidem Kosteckim, zakończyła się również porażką przed czasem i to akurat nikogo nie dziwi. Ale trzecim rywalem Najmana był ukraiński zawodnik Artem Czernow. Ten mężczyzna jest totalnym no-name'em. Jeśli jesteście w stanie znaleźć jakiekolwiek informacje o owym zawodniku, wrzucajcie w komentarzach. Człowiek ten nie istnieje w internecie. Jakby nie patrzeć, Najman miał piękny wynik 0-3. Wtedy Najmanem zainteresował się Jerzy Kuleja, dwukrotny mistrz olimpijski w boksie, który wziął młodego Najmana pod swoje skrzydła i zaczął wybierać mu coraz ciekawszych rywali. Pierwsze zwycięstwo Najmana miało miejsce 24 marca 2004 roku. Wtedy to nasz polski El Testosteron pokonał Tomasza Górskiego, dla którego owa walka była walką debiutancką i jedyną w karierze. Jako że Najman miał już zwycięstwo, to stoczył dwie walki z Robertem Gackiem, który miał na swoim koncie jedną przegraną walkę. Obie Najman wygrał. Aby określić Wam poziom sportowy na zawodowym ringu Roberta Gacka, to aktualnie ma on 0 zwycięstw i 7 porażek. Czyli jak widzicie, nie ma to jak mocni rywale. Ogólnie Górski i Gacek to jedyni bokserzy polscy, których Najman pokonał i obaj nigdy nie wygrali żadnej walki. Takich zawodników określa się w boksie mianem kelnerów, czyli są chłopcami do bicia. Żeby nie było, że Najman walczy tylko z przegrywami, to następną walkę wyznaczono ze Słowakiem, Milanem Baciakiem. Ten miał na swoim koncie nawet jedno zwycięstwo i 12 porażek. Jak się domyślacie, Najman wygrał. Ponoć odbyła się walka z Amerykaninem, Dougiem Phillipsem, który był jedynym pięściarzem pokonanym przez Najmana z dodatnim bilansem w boksie zawodowym. Ale walki tej nie ma wpisanej w rekord Phillipsa. Nie wiem czemu, tak tylko wspominam. Wtedy to nastał rewanż z Peterem Simkiem, z którym przegrał 5 lat wcześniej. Wtedy Simko miał 0 zwycięstw i 11 porażek. Teraz miał 2 zwycięstwa, z tego jedno z Najmanem i 30 porażek. Także jest progres. Najman wygrał, rzecz jasna, zwycięską passę, kontynuował walcząc ze zawodnikami ze Słowacji i Białorusi. Sapun 10 zwycięstw, 11 porażek, Borg 2 zwycięstwa i 27 porażek i Polak 0 zwycięstw i 8 porażek. Oraz walczył z Ciorkiem 3 zwycięstwa i 18 porażek. Jak widzicie, rywale na poziomie. Jako że oficjalnie Najman miał 12 walk z rzędu wygranych, dostał pierwszą poważną walkę. Zmierzył się z Andrzejem Wawrzykiem. Stawką było zawodowe międzynarodowe Mistrzostwo Polski w wadze ciężkiej. I nie przejrzyczyłem się, faktycznie ten tytuł nazywa się Międzynarodowe Mistrzostwo Polski. Stoczył tę walkę Najman i był to koniec kariery Najmana. Cała Polska zobaczyła kompromitację.
nie był w stanie postawić jakiegokolwiek oporu przeciwnikowi i padł na dechy już w drugiej rundzie. Internet zalała masa informacji określających Neymana jako tchórza, cwaniaka i osoby, która nie potrafi boksować. Neyman był pośmiewiskiem, ale jedynie w bokserskiej niszy, wśród ludzi, którzy temat ogarniają. Fakt. Neyman pojawił się w programie Big Brother u boku Joli Rutowicz i Marcina Millera, co miało wpływ na jego popularność i w samym programie zgrywał największego z twardzieli. No, ale nadal to nie był jego szczyt możliwości. Szczyt nastąpił 11 grudnia 2009 roku, gdy w publicznej telewizji zaprezentowano walkę Neymana z totalnie zielonym w sportach walki Budzianowskim. Była to gala KSW 12. Po tej porażce i kilku kolejnych Neyman stał się bohaterem memów, jedną z najbardziej nieszanowanych osób w Polsce. W 2010 roku w mediach szeroko komentowany był spór Neymana z Przemysławem Saletą, który wcześniej był jego przyjacielem. Bezpośrednią przyczyną była publikacja na łamach jednej z ogólnopolskich gazet zdjęcia Neymana z ówczesną żoną Salety. Sam Saleta, zapytany o ten konflikt, powiedział, że mężczyźni mogą się kłócić o trzy rzeczy: o pieniądze, o honor i o kobietę. Sam Saleta stwierdził, że on pieniędzy nie ma, zaś honoru nie ma Neyman, więc wiadomo, o co się kłócą. Od tego momentu konflikt zaczął się nasilać. Efektem tej sytuacji były dwa pojedynki pomiędzy pięściarzami Formuły MMA i K1. Ich walki łączyły w sobie elementy sportu i show biznesu i chyba nie muszę dodawać, że Neyman obie walki przegrał. Co ciekawe, powrócił do boksu 28 sierpnia 2016 roku. W Częstochowie podczas gali Boxing Night 12 zdobył Mistrzostwo Europy organizacji WKU w K1 po walce z Jachimem Stejszem. Jachim Stejsz to oczywiście kolejny no-name na długiej liście zwycięstw Neymana, a federacja WKU to federacja krzak. Oczywiście poziom sportowy Neymana w stosunku ze innymi polskimi reprezentantami jest bardzo wątpliwy i krytyka Neymana jako sportowca nie oznacza, że ten jest na przykład złym człowiekiem. Corocznie od 2001 roku organizuje w Częstochowie charytatywny mecz piłki nożnej pomiędzy reprezentacjami bokserów i żużlowców, z którego dochód przekazywany jest na rzecz osób najbardziej potrzebujących. W 2010 roku zrezygnował z garzy za udział w walce MMA z Przemysławem Saletą na rzecz chorego na raka 11-latka z Częstochowy, a 21 października 2017 roku podczas gali Boxing Night w Żyrardowie stoczył walkę charytatywną z wiceprezydentem miasta Lucjanem Chrzanowskim. Jako ciekawostkę dodam, że w październiku 2018 roku bez powodzenia kandydował w wyborach samorządowych do Sejmiku Województwa Śląskiego z listy komitetu Kukiz 15, a w 2020 roku zaczął prowadzić program Mocne Uderzenie na kanale YouTube w ringu z Neymanem. Dzięki za obejrzenie do końca. Dajcie znać, co myślicie o tej postaci i czy krytyka Neymana jest słuszna i jak to wszystko odbieracie. Jestem bardzo ciekawy waszej opinii. Zapraszam was na kanał Światowa Historia na Instagrama, Światowa Historia, oraz dajcie znać w komentarzu, o kim chcecie biografię w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!